No i słuchajcie, godzina 20:30, jestem zatankowany, zaraz zakładam machę, rozrabiamy ciecz roboczą, lecimy dzisiaj z trzecim zabiegiem w pszenicy, te trójeczka, ostatni zabieg ochrony, dodatkowo cyper metrynka na skrzypionkę, niestety pojawiła się na liściach, no i czym dzisiaj lecimy? Revitop pak tutaj na 10 hektarów, no i mamy tutaj dwie substancje aktywne, metkonazol oraz Revizol. No i takim pakiem polecimy. Tutaj pak 10-hektarowy. Sulki i Simveris. Dwie piątki Simverisu, jedna sulkiego. To jest na 10 hektarów. Dodatkowo mam tutaj flipera. Jest to zmiękczacz. Tutaj poprawia wchłanianie się i przyczepność. No i cypermetrynka. Cyperkill Max. Zakładam machę, nie będę nagrywał nic przy rozrabianiu. Kładę telefon na ładowarkę, no i widzimy się na polu. Słuchajcie, pierwszego baniaka nie nagrałem. Położyłem telefon na ładowarkę i go zapomniałem. Także wstęp widzieliście. Jesteśmy na pszenicy po burakach cukrowych, sianej na sam koniec października. Na dobrej działce, tak, na dobrej działce. No właśnie, no nie wiem, czy to będzie widoczne, czy nie będzie widoczne. Mamy 3-4 liście zielone. Pszenica, no, zaczyna wyrzucać pylniki, czyli właściwie jest po kwitnieniu. No, można powiedzieć, że zakończyła kwitnienie. No i to taki w sumie odrobinę spóźniony zabieg, jeśli chodzi o ochronę przeciwko fuzarium, bo przeciwko fuzarium powinniśmy kłos ochraniać w momencie, gdy 70-80% kłosów ujrzy światła, wyjdzie z pochwy, jak wyrzuca pylniki, to jest już po kwitnieniu. Ten zabieg typowo na fuzarium może nie być już tak skuteczny, a fuzarium to nic innego, jak tak spojrzycie na kłosy, które nie są ochronione, jak taki różowy, pomarańczowy nalot, który psuje jakość ziarna. No i co? Trzeba chronić, tak? Tak jakby. Chronimy pszenicę nie tylko przeciw fuzarium, ale także septoriozie plew. Tym ostatnim zabiegiem tutaj stawiamy przede wszystkim na jakość. No i kolejna sprawa, podtrzymujemy ochronę liści, tak? Substancje, które stosujemy, także chronią nam liść dodatkowo. No i co? Im dłużej pszenica będzie zielona, tym lepszy zbuduje plon. Idę do środka i coś tam więcej jeszcze ponawijam z ciągnika. Ściszamy radio. Jesteśmy w środku. Chyba te same działki dzisiaj będą na tapecie, które były podczas te dwójki. Objechałem właśnie też pszenicę, którą pokazywałem wam w poprzednim filmie na słabszym polu. No niestety słabsza gleba, czyli czwarta i w dół, dość mocno przypalona, już tam potencjał jest stracony. Jak będzie 5 ton, to będzie wszystko. Także mówię, tutaj chronimy tym ostatnim zabiegiem. No, ostatniej prostej nie odpuszczamy, tak? W tym roku ta ochrona fungicydy w stosunku do nawożenia to jest już niewielki koszt, a też można kilkaset czy kilkadziesiąt kilogramów ugrać. Zresztą widzieliście pszenicę bodajże 2 lata temu, zapchany kombajn w pszenicy, bo słoma zielonawa. Im dłużej słoma zielona, tym dłużej przewodzi do ziarna i tutaj możemy zbudować plon już tylko i wyłącznie masą 1000 nasion. Potencjał odrobinę się zredukował poprzez utratę pięterek, przez to, że jest po prostu sucho. A propos, tutaj widzicie, fajnie popadało, piękna rosa siadła. Teraz zmniejszyliśmy ilość cieczy na jakieś 150 litrów, w zupełności wystarczy. Tutaj spadło 9 litrów, to jest działka w okolicy gospodarstwa, także w linii podobnej tutaj 9 litrów będzie. Na działce, którą wam pokażę później, spadło na jednym końcu pola może
5 litrów, na drugim końcu nic nie popadało, bo byłem samochodem po opadach zobaczyć, kurzyło się, tak, kurzyło się. No i jedna działka, właśnie tam, gdzie najbardziej przypalona, dostała najwięcej, myślę, że jakieś 12 litrów. To jest już fajny wynik. Czekałem też z tym wjazdem, tak, mówię, mogło być tutaj wjechane odrobinę wcześniej, wprawdzie te dwójka szła na pełni rozwiniętą flagę, więc jeszcze te dwójka tutaj myślę, że trochę trzymała, ale typowo ochrona kłosa powinna się tutaj odbyć w momencie, no mówię, tak jak mówię, 70-80% jest wykłoszone, wtedy strzelilibyśmy typowo w to fuzarium, ale też na pewno zabieg podziała w jakimś tam stopniu, dodatkowo mówię, chronimy liście, zrzucamy skrzypionkę superkillem, no i zmiękczacz, fliperek, pięknie nam tutaj siądzie przy tej ilości cieczy na tą rosę. Powiem wam tak, że jeśli jeszcze się uda, że popada za kilka dni, to nie będzie najgorzej, tak? Tam, gdzie jest spalone, to jest spalone. Tak naprawdę w tym roku przy tych niskich sumach opadów uratowały nas tylko to, że nie ma upałów, tak? Tutaj mówię, pszenica z późnego terminu siewu, co tutaj od niej chcieć, tak? Wygląda to bardzo dobrze, no aż nawet naprawdę nie wiem, nie zdaję sobie sprawy z czego to wynika, że ta pszenica wygląda tak, a nie inaczej. Połączę się z wami po objechaniu za drzewo, bo tutaj mam do omijęcia stawek, muszę mieć rękę na joysticku drugą. Objechaliśmy w kółko. Zobaczcie, jak pięknie siada nam ta ciecz. No i taka prawda, ziemi nie oszuka, im lepsza ziemia, tym dłużej wytrzymuje wszelakie stresy. No, mam tutaj na myśli przede wszystkim okresy niedoborów wody, tak? W tym roku, od 1 stycznia, nie wiem, 100 litrów może spadło u nas? Przez pół roku 100 litrów? Nie wiem, z czego to tak wygląda. Nie ma się co cieszyć, jeszcze półtorej miesiąca, myślę, do żniw. Za miesiąc polecą pierwsze jęczmiona, zima jęczmiona. Jęczmiona, jęczmienie? Nie wiem, jak tam się u was mówi. Już się złocą w okolicy. Także no, minie szybciej niż się wszystkim wydaje, a będą żniwa. No a propos, teraz może być mała przerwa z filmami. Słomek planuje podróż poślubną. Także film się ukaże, jak ja już będę na wczasach. Także widzimy się po powrocie. No i tyle. Pokażę wam jeszcze działkę pszenicy sianej w terminie. Myślę, że wygląda bardzo podobnie, tak? Tutaj też ładny, gęsty, wyrównany łan. Wiadomo, te wcześniej siane zawsze tutaj u nas w okolicy wychodzą szybciej, potem szybciej wychodzą lepiej. Ale po burakach stanowisko, no kto wie, w zeszłym roku nie było źle. No i w tym roku będzie dobrze. A po pszeniczce wleci na pewno rzepaczek, akurat tutaj. Dobra, widzimy się za chwilę na kolejnej działce. No to już mój trzeci sezon z Revitopem. Revizol też robi naprawdę dobrą robotę. Teraz z tego co wiem, to rejestracja się mocno rozszerzy. Między innymi o buraki cukrowe, o rzepak. No triazole to wiadomo, uniwersalny temat, ale bardzo dobrze, tak? Niech tych substancji do ochrony jest jak najwięcej. Zacząłem mówić przez nos, nie wiem czy wiecie czy nie. Kurczę, Słomek rolnik z krwi i kości, z powołania normalnie, a uczulony na kwitnienie trafi zbóż. Normalnie już mi nos zatkało. No i co? Takie są, kurczę, losy alergików. Jak ktoś jest uczulony na kwitnienie traw, zbóż i tak dalej, to mnie zrozumie, dajcie znać, czy też ktoś z was rolników ma takie problemy? No niestety. Nad tym się nic nie zrobi. Kiedyś się odczulałem dwa razy, w sumie dwa lata, raz półtorej roku. Nie skończyłem tego odczulania w pełni nigdy, bo zawsze coś tam gdzieś poprzerywało, najczęściej żniwa. No i przychodzi okres kwitnienia. Najfajniejszy zabieg, bo w pszenicy, tak, najfajniejszy zabieg w rzepaku, jak kwitnie te, powiedzmy, dwójeczka, te trójeczka, kto tam w jakim momencie robi,
a w pszenicy to te trójka typowo na kłos. Jak już tutaj widać, że te kłosy są, one się nalewają. To jest najlepszy zabieg, przynajmniej dla mnie. No a co zrobić? Trzeba się wysmarkać i otrząsnąć i tyle. O, słuchajcie, teraz jedziemy w pszenicy na bardzo dobrej ziemi, sianej po rzepaku zimnym w terminie 15 września. No widać, że ten termin siewu jednak ma duże znaczenie, tak? Warto posiać wcześniej, tak? Oczywiście, jeśli są takie możliwości, wiadomo, po późno zbieranych przedplonach takiej możliwości nie ma. Wprawdzie tutaj pszenica na bardzo dobrej glebie, pomimo tych niskich opadów, radzi sobie naprawdę dobrze. Myślę, że to głównie za sprawą tego, że nie mamy temperatur, tak? W tym roku mamy czerwiec 13, a jeszcze nie było tak naprawdę upałów. Odpukać, aby one nie przyszły, chociaż nadają coś tam na najbliższy nadchodzący weekend. Teraz już wracamy tutaj na pusto, bo mam na tym polu trzy ścieżki. Jedziemy złożeni, opryskane. Widać, że łan po rewitopie fajnie się świeci. Na polu rosa coraz większa, także tutaj słusznie pojechaliśmy z tą niską ilością cieczy. Co tutaj więcej powiedzieć? No euforia też bardzo dobrze, nie była mocno wyregulowana. Jest to niska pszeniczka. Gdybyśmy tutaj mocno regulowali, podejrzewam, że straty suszowe mogłyby być większe. No i to jest ta działka, której tutaj nie sięgło. Dzisiejsza burza, która chwyciła to pole, na którym byliśmy, to tutaj po burakach, to tutaj niestety nie padało. Może nie do końca nie padało, bo no działka ma 34 hektary, kilometr 200 długa. W tej części pola nie padało, a tam pod koniec, tamtej strony, wydaje mi się, że trochę tam chwyciło, może z 4 litry, może 5, bo w ścieżkach no było widać, że było bardziej wilgotno. Tutaj tak naprawdę, jak nie będzie upałów i popada za jakiś tam czas, to plon jeszcze może być dobry, tak? Chociaż redukcja już poszła. Było tutaj zaplanowane przez tą pszenicę po 10-11 pięterek. Zostało tak średnio 8-9. Zależy od miejsca, także też wiadomo, roślina broni się, tak, dąży do wydania potomstwa. No i też co do samego zabiegu, tak jak mówiłem, mógł ten zabieg być zrobiony troszkę wcześniej. Pszenica teraz, zobaczcie tutaj ile pylników, wyrzuca pylniki, przekwitła już stuprocentowo na fuzarium, fuzariozę kłosów. Nie uchronimy takim newralgicznym momentem. Możliwości pojawienia się infekcji jest no czas, gdy tak naprawdę ten zabieg powinien być wykonany w momencie, gdy 70-80% kłosów wyjdzie z pochewek. Tutaj jest 100% wykłoszone, pszenica już przekwitła, bo wyrzuciła pylniki, ale na pewno wpłyniemy także na ochronę tego kłosa i tak jak mówiłem, uchronimy liście, tak? Dajcie znać, czy jesteście już po zabiegach ochrony. Tutaj mówię, jak się nic nie wydarzy, to kolejnych wjazdów nie będzie, no chyba, że jakaś tam mszyca jeszcze naleci podczas nalewania. Na razie to nalewanie tak idzie leniwie, tak? Pszenica czeka tutaj zdecydowanie za wilgocią. No, teraz nie widać dla potwierdzenia, że tutaj nie padało. Tam dwa pola, trzy pola dalej chodzi deszczownia w pszenicy. Ktoś tam sobie podlewa, no i ratuje ten plon, tak? Ratuje ten plon. Każdy robi co może, tak? Chciałoby się jak najlepiej, chociaż mówię, nie wygląda to źle na ten moment. Aż to, że tak powiem, niemożliwe, bo maj mamy 26 mm, czerwiec mamy na tym polu 9 mm, koło domu 18. Z czego to tak wygląda, nie mam pojęcia, mówię, to brak tych upałów. Zimy też wody nie było, tak? Także to jakieś normalnie cuda. No i nic, czekamy dalej na deszcz, a pewnie u niejednego z was te 40 litrów są u mnie przez 2 miesiące, właściwie przez 3 miesiące, bo w kwietniu nie padało. To pewnie było tak, że w jednym deszczu tak spadło, tak? Większość chyba osób w Polsce nie może narzekać w tym roku na suszę. Wiem jedynie, że grad niszczy sporo upraw, niestety. No i dobra, to tyle.
dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczyska, na razie, cześć!